Cześć, z tej strony Grid 79. Dzisiaj tak na szybciutko, jak zdobyć zbroję dla konia. Trzeba się udać do wsi Ledeczko. Na północ od niej są klify. Wbiegamy tam na samą górę. I próbujemy ostrożnie zejść. Pamiętajcie, żeby zrobić save'a. Przydadzą się też bandaże i odwar z nagietek, żeby się troszeczkę podleczyć, bo zejście jest dość bolesne. Przynajmniej ja tylko takie znalazłem. Być może jest jakieś ostrożniejsze. Słyszałem też, że można się dostać jakoś z dołu, tam gdzie przed chwilą było widać drogi, ale ja osobiście ścieżki w górę nie znalazłem żadnej, więc robiłem to tak, jak pokazuję teraz. Tak jak mówiłem, zapewne da się łagodniej, ale no mi akurat wyszło w ten sposób. Swoją drogą ciekawe, czy spadanie w pełnej zbroi płytowej ze skał jest bolesne. Bandaże to pomysł, żeby mieć ich zapas tutaj. No i cholera, co to za ptasior był, który był w stanie porwać konia, nie? Puste, bo ja już te przedmioty wziąłem, ale z tego co pamiętam, właśnie była zbroja dla konia, szlachecka uzda i trochę tam grosiwa. Także myślę, że jak najbardziej się opłaca, nie? Tym bardziej, że zbroi, którą tutaj zdobędziemy, w żadnym sklepie w grze nie znalazłem. Więc możemy ją traktować no, jako unikat. Zejście od gniazda do ścieżki już jest dużo prostsze i mniej stresujące. Aczkolwiek też uważajcie, bo kiedy skaczecie, postać potrafi jakby odbić się od klifu i skoczyć do tyłu. To najczęściej kończy się śmiercią. A to łoki kumanów, które mi się napatrzyli. To na koniku wygląda. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnego filmu.